Siemano, witam na GameNest, ja jestem Mako, a przed wami fantastyczne MMORPG, jakim jest niewątpliwie Black Desert Online. Mam przyjemność zagrania w tą grę i zaprezentowania wam jej, gdyż obecnie trwają zamknięte beta testy w Europie i poszczęściło mi się i otrzymałem klucz do tej zamkniętej bety, zatem rozpoczynajmy. Zaczniemy oczywiście od samej prezentacji kreatora postaci, który w tej grze jest po prostu fantastyczny. Ale zaraz do tego dojdziemy. Rozpoczynamy oczywiście wyborem klasy. W prawym dolnym rogu macie taki miniaturowy filmik, który prezentuje wam mniej więcej, jak dana postać mniej więcej wygląda w grze. I oczywiście zaczynamy od Warriora, następnie jest Łucznik, Ranger, kolejny Sorcerer, jest to, przynajmniej wygląda to mniej więcej jak jakiś taki mag władający ciemną energią, taką mroczną jakąś taką. Następnie jest Berserker, czyli taki typowy woj, barbarzyńca, coś takiego. Następnie jest Tamer. Tamer jest klasą, której nie widziałem w żadnej jeszcze grze, ale jest to jakiś taki, wydaje się być, zwinny, asasino-podobny wojownik, który do walki używa miecza, jakiegoś samurajskiego, coś takiego chyba. Więc chyba taki, powiedziałbym, assassin dość nietypowy. I ostatni w kolejce, czyli Wizard, czyli postać klasycznego maga, który włada magią żywiołów. Myślę, że na potrzeby odcinka, żebyście zobaczyli coś zupełnie innego, stworzymy sobie Tamera. Przechodzimy do kreatora postaci. Słuchajcie, na początek musimy wybrać konstelację gwiazd dla naszej postaci. Nie wiem, jakie to ma znaczenie, nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale możemy sobie wybrać tutaj konstelację, która jest jakoś tam opisana zawsze, jakby określa to jakby chyba cechy naszej postaci. Nie wydaje mi się, by miało to jakieś większe znaczenie, aczkolwiek musimy to wybrać. Następnie mamy opcję kustomizacji bardzo, ale to bardzo szerokiej, jeśli chodzi o fryzurę, zresztą o wszystko, spójrzcie tylko na to. Mamy do wyboru fryzur, 20 fryzur, takich klasycznych powiedzmy. W zasadzie, jakiej byśmy sobie nie zażyczyli, to w zasadzie chyba wszystko tutaj jest. Czy wiem, ja się mogę słabo znać, ale tutaj bardziej kobitki mogłyby się wypowiedzieć, aczkolwiek uważam, że jest tego aż nadto. Następnie, słuchajcie, oprócz samej fryzury możemy sobie wybrać kształt tych włosów. Mamy tu do wyboru na przykład coś takiego, że możemy sobie jakieś tam końcówki unosić, coś tutaj zrobić, żeby były bardziej puszyste włosy, na przykład coś takiego jak u wiedźmy trochę bardziej. Możemy sobie zrobić, żeby końcówki były na przykład podniesione, możemy włosy trochę skrócić, wydłużyć. Możemy zrobić, żeby były sobie do środka bardziej, czy do zewnątrz. No widzicie, jest mnóstwo tutaj możliwości do kustomizacji. W tym momencie możemy, cóż tu jest? Tu jest też jakieś zaginanie włosów. Następnie chyba tu są suwaki, takie, które pozwalają zrobić to wszystko, co właśnie pokazałem wam ręcznie. To jest, proszę was, jakieś obracanie włosów. Widzicie, one się w ten sposób rotują, także jest to też coś innego. Nie mam pojęcia, czemu to ma służyć. Ale o, tutaj mamy jakieś takie zakręcenie. Ciężko mi to opisywać, bo się zupełnie nie zna na tych babskich sprawach i może kobitki by tu bardziej coś opisały. Tutaj mamy długość włosów. Możemy sobie każdy kosmyk chyba oddzielnie jakoś tam wydłużyć bądź skrócić. Nie, tu są strony po prostu, słuchajcie, widzicie? Jedną stronę mogę wydłużyć, skrócić, tutaj drugą, jedną mam zakręconą, drugą prostą. Tutaj możemy sobie włosy zrobić kręcone, tutaj mamy proste zupełnie. Widzicie, jest tego dużo. Ja osobiście mało... ogólnie nigdy nie przypuszczałem, że w grach MMO może to być istotne w jakikolwiek sposób, ale widać tutaj, twórcy gry bardzo przyłożyli się do tego. Tu mamy oczywiście paletę, olbrzymią paletę kolorów. Oprócz tego, że mamy kolory do zmiany, to możemy zmienić też połysk naszych włosów. Mogą być takie zwyczajne, dość matowe. Oraz możemy również zrobić, żeby miały taki połysk i były troszeczkę błyszczące. Następnie, a cóż tu jest? Aha, tu możemy wybrać...
O Jezusie, słuchajcie, bo ja już się gubię w tym. Tu jest chyba końcówki włosów po prostu i tutaj sobie możemy zmienić, czy mają być wszędzie kręcone, czy tylko w dole kręcone, czy jakoś różnie. Tutaj mamy... Znowu wybieramy jakby odcień jakby takiej szarości, czy czegoś takiego, czy ciemności, nie wiem jak to nazwać, ale jest tego mnóstwo. I tak to wygląda, jeśli chodzi o same włosy. Słuchajcie, to były tylko włosy. Więc myślę, że możemy przejść dalej, powiedzmy sobie, jakieś tam te włosy zrobiliśmy. Następnie do wyboru mamy opcję twarzy. Kustomizacja twarzy, do wyboru mamy tych twarzy 5, 6, 7, 8 różnych twarzy, takich gotowców, że tak to powiem. Ale jeżeli nam się nie podobają te gotowce, to zawsze możemy sami sobie tą postać zrobić. I już wam pokażę w jaki sposób. Oczywiście kolor, skóry, ton. Spójrzcie na to, jak to realnie wygląda w ogóle. Że ta postać się nie wydaje taka absolutnie plastikowa jak w większości gier, tylko faktycznie wygląda to jak żywa istota po części. Ale dobrze. Przejdźmy dalej. Wybraliśmy sobie... Aha. Powiedzmy, że podoba nam się kolor skóry, powiedzmy, jakiś taki. Mamy do wyboru też opcję, w jaki sposób się będziemy świecili. Czy będziemy bardziej matowi, czy może tacy klejący na tłuszczeniu świecący. Także widzicie, sam nie spodziewałem się, że taka opcja może być. Tu jest taka spocona panienka, wybierzemy spoconą, będzie zabawniej. Cóż tu dalej mamy? Mamy możliwość skupienia się nad poszczególnymi partiami ciała naszej tutaj bohaterki. Możemy sobie wydłużyć brodę, skrócić, wydłużyć nos, zakręcić w prawo, w lewo, możemy zrobić sobie coś takiego. Możemy na przykład tutaj boczki twarzy możemy sobie rozszerzyć, policzki zrobić jakieś dłuższe, rozrobić bardziej obwisłą na przykład szyję, wykrzywić nos, pociągnąć jakoś bardziej tutaj te czoło w dół na przykład. Brwi rozszerzyć, zwężyć, podnieść. Zrobić oklapnięte oczy i wiele różnych rzeczy, jak właśnie widzieliście, które ona ma fantastyczny wyraz twarzy teraz. Także, o, teraz możemy jeszcze sobie w taki sposób manipulować oczami. Ale zupełnie nie rozumiem, znaczy... Wiem jaki to ma cel. To ma cel dokładnie taki, że możemy sobie wręcz skopiować siebie. Widziałem filmiki na YouTubie, gdzie ludzie próbowali za pomocą właśnie tego kreatora, próbowali po prostu odwzorować postacie prawdziwe. I powiem szczerze, że całkiem nieźle im to wychodziło. Śmieję się troszeczkę, gdyż już zrobiłem te oczy takie zabawne, wręcz przerażające. Ale dobrze, niech będzie. Niech będzie. Bo dobra, zrób może troszeczkę normalniejsze. Powiedzmy, że to są trochę bardziej normalniejsze. Następnie jest opcja make-upu. Słuchajcie, tutaj mamy do wyboru oczywiście coś z tymi oczami. Nie bardzo wiem co. Na make-upach się zupełnie nie znam. Słuchajcie, mamy tutaj dosłownie symulator kosmetyczki czy innego fryzjera w tym całym kreatorze postaci. Możemy sobie, jak widzicie, make-up oczu, tu są brwi, możemy sobie pokolorować, oczywiście zrobić jakieś je ciemniejsze, niższe, wyższe, proste. Możemy w ogóle je zniwelować, zwiększyć obszar brwi, tutaj wybrać jakiś gotowy zestaw brwi. Następnie blush. Nie wiem co to jest blush, aczkolwiek chodzi o rumieńce, więc możemy sobie zrobić jakieś rumieńce, jakie chcemy barwy, zwiększyć intensywność tego. Położenie, możemy sobie nawet na oczy, żeby nam wjechało. I tutaj połysk, czy ma się to błyszczeć, czy nie błyszczeć. Nie będę się zagłębiał, chcę wam tylko po prostu pokazać, jakie są możliwości. Następnie mamy oczy. Spójrzcie na to, że w gałkach możemy sobie ustawić jakiś po prostu wzorek. Możemy też zrobić, że na prawe oko będzie jeden wzorek. Tak, bo widzicie jest zaznaczone i damy tu na przykład gwiazdę, a na lewym nam został ten ustawiony wcześniej. Także tak to wygląda, możemy sobie wybrać również kolor tego wzorka, damy taki, żeby się rzucał w oczy, mamy czerwony. Tu jeszcze coś można wybierać, aha, chyba intensywność tego.
wielkość, teraz przepięknie wyglądamy. Słuchajcie, szerokość. Tak to wygląda. Iris. Cóż tu jest Iris, słuchajcie. Tu mamy samą źrenicę, po prostu, tęczówkę, czy jakkolwiek to nazwać możemy. Jak widzicie, tu znowu jest ogromne pole do jakichś różnych dziwactw. No już pomału to wygląda przerażająco, powiem szczerze. Spójrzcie na nią w ogóle, ja nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Dobra, dalej. To jest tęczówka, słuchajcie. To będzie chyba tęczówka. No i znowu mamy mnóstwo opcji wyboru tutaj. I kustomizacji tych gał. Trochę tego jest, tak? Dobra, przejdźmy dalej. Eyeline. Eyeline, tak? Czyli możemy sobie tutaj rzęsy jakoś tam też zrobić w odpowiedni sposób, jak sobie chcemy. Możemy wydłużyć, skrócić, zmienić ich kolor oczywiście. Następnie wchodzimy, tatu! Bo na filmik zajmie nam 20 minut, a nie wyjdziemy z samego kreatora. Możemy sobie dodać tatuaż oczywiście, jaki nam się podoba. Może być to okulary, może być to wybrane miejsce dokładne, w którym mają się znajdować. Możemy sobie to obniżyć góra-dół, zmienić rozmiar i wiele różnych rzeczy, oczywiście kolor i tak dalej. Dalej. Cóż to jest? Standby expression. Yes. I tak prezentuje nam się nasza bohaterka po mojej kustomizacji. Dobrze, mamy już naszą piękną damę. Słyszymy dalej w kolejce. Barry. Tu jest podobna kwestia, jak jeśli chodzi o całej kustomizacji naszego ciała. Podobnie jak w twarzy. Mamy ogromną tutaj możliwość zmiany różnych rzeczy. Możemy odchudzić na przykład bicepsy, a na przykład trochę przykoksić na przedramionach. Możemy zrobić węższą talię, szerszą talię. Uda. Możemy zrobić uda wąskie, a na przykład łydki grube, tak? Możemy zrobić długie uda, a krótkie łydki. No widzicie, jest dużo różnych możliwości. Możemy też twarz jej wydłużyć. Możemy zrobić ją w ciąży. Możemy jej zrobić na przykład, cóż, biust możemy sobie wyregulować. Założę się, że wielu graczy to ucieszy. No i mamy sobie taką piękną damę. Dalej przejdźmy muscle. Możemy sobie też tutaj suwakami zrobić, żeby były bardziej widoczne mięśnie bądź mniej. Nasza będzie taka zwyczajna. Następnie cóż tu jest? Part 2. Czy coś nam się tu zmienia? Nie widzę, ale być może jestem ślepy. Aha, słuchajcie, widzę. Bareczki i biceps nam się tu zmienia. To powiedzmy, że brzucha nie ma, ale bicka ma. Następnie, part 3. Tutaj widzimy na nogach zmianę, tak, że bardziej nam się robią wyrzeźbione nogi. No ma duże łydy, więc wypadało, że były umięśnione. Tak to wygląda. Zwróćcie uwagę, jak fajnie też, że postać cały czas podąża za nami wzrokiem. Jeżeli ją oglądamy, ona jakby cały czas stara się na nas patrzeć. Bardzo ciekawy, znaczy fajny taki dodatek do tego. Następnie mamy znowu tatuaże. Tatuaż oczywiście tutaj są troszeczkę jakieś tam inne, mamy do wyboru ich dość niewiele. I znowu oczywiście możemy sobie dać w różne miejsce, tam zmniejszać, powiększać, zrobić, żeby były lśniące, wybierać kolor. I 500 innych mało potrzebnych moim zdaniem rzeczy. Ale miło, że się da. Następnie jest Edit Pose, czyli nasza jakaś standardowa pozycja. Nie wiem, cóż tu jest dokładnie. Nie będę się w to bawił. Dajmy save pose. I dobra. Skończyliśmy z podstawową edycją. Jak widzicie, jest mnóstwo opcji do... O, jeszcze tyłek można zrobić, żeby był oklapnięty bardziej. Kurczę, nawet tu z pleców nie zauważyłem, że da się takie ciekawe rzeczy robić. Możemy ją wykrzywić. Słuchajcie, po prostu jestem pod wrażeniem. Dobra, jest tu nasza po prostu bohaterka. Dobra, wyjdźmy już z tego. I następnie, cóż mamy następne w kolejce? Voice. Voice na szczęście jest dość uproszczony, mamy jeden głos, który możemy po prostu zrobić tym suwakiem, żeby był grubszy bądź cieńszy. To brzmi jak typowy głos dziewczynek z różnego rodzaju anime i przypomina mi to, nie wiem,
na europejski rynek przypomina to pięciolatkę, więc damy tutaj gruby głos, który przypomina już taki normalny, klasyczny, europejski. Dobra, słuchajcie, teraz możemy sobie zobaczyć naszą postać w różnych wdziankach, jakbyśmy chcieli. Możemy sobie poobserwować nasze dzieło w różnych kreacjach. Także fajnie to wygląda, daje nam tutaj dużo możliwości. Następnie możemy sobie zobaczyć różnego rodzaju pozycje nasza postać będzie przyjmowała. No i będziemy obserwować, jak to się sprawuje po tym naszym, po tej naszej kustomizacji. Teraz nasza bohaterka nam pozuje i prezentuje się. Dobrze, słuchajcie, dość długo nam zeszło generalnie na ten cały kreator postaci. Na koniec wspomnę jeszcze, że jest możliwość tutaj wyboru pogody, w jakiej ma się znajdować i wtedy widzimy ją w innym świetle, tak? Więc troszeczkę to się nam zmienia wygląd w zależności od pory dnia, tak? Także widzicie, jest to super rozbudowane wszystko. Tak czy siak, robimy postać i zaprezentuję wam, jak wygląda sam początek. Przejdziemy po prostu do momentu, w którym się budzimy. I budzimy się gdzieś w krzakach z jakimś kacem. Nie wiemy, o co chodzi generalnie. I tak rozpoczyna się nasza przygoda. I tutaj rozpoczyna się pewnego rodzaju samouczek. Tutaj ten czarny duszek pomaga nam odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. I robimy wszystko to, co on nam pokazuje, znaczy to co nam nakazuje. I szczerze powiedziawszy, początek jest dość nudny do pokazania, więc po prostu przejdziemy teraz do części, gdzie już puszczę wam moją normalną postać, którą już zdążyłem chwilę pokazać. Słuchajcie, na samym początku chciałem wam pokazać, jak wygląda gra w nocy. Dlaczego? A właśnie dlatego, że jest to taka prawdziwa, powiedziałbym, trochę noc. Nie jest być może tak całkowicie ciemno, że aż czarno, bo wtedy gra była po prostu niegrywalna. Ale widzimy tutaj różnicę między innymi grami, które zazwyczaj noc to po prostu przedstawiają jako delikatną szarówę. Jest, ogólnie w dzień jest bardzo jasno, a tam jest delikatnie szaro, jak jest noc. Tutaj noc to prawdziwa noc, naprawdę jest mocno ciemno, jest szarowa, nie widać wrogów, albo przynajmniej jest bardzo ciężko ich dostrzec. I wręcz dla niektórych uważam, że granie w nocy może być upierdliwe i mogą niekoniecznie lubić grać w nocy. Tak czy siak przechodzimy już do normalnej rozgrywki, gdzie pokażę wam dzień. Dobra, słuchajcie moi drodzy, i tak właśnie wygląda dzień w naszej grze. Wprawdzie nie jest to takie typowe południe czy coś, które chciałem wam pokazać, tylko taki wschód słońca raczej. Ale zrobiłem przerwę w nagrywaniu, chyba godzinną, jak nie lepiej. I po prostu tak długo tu trwa noc i tak długo ten dzień wstaje, że po prostu stwierdziłem, że albo teraz to zacznę kontynuację w sensie tego nagrywania, albo wcale. Więc rozpocząłem tak, być może słońce się bardziej pojawi podczas samego nagrywania. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od jakichś podstaw. To jest nasza bohaterka, którą stworzyłem sobie wcześniej na potrzeby poznania się z grą. Jeśli chodzi o samo sterowanie, celowanie i tak dalej, mamy tutaj celownik, jak widzicie. Jest tutaj sterowanie dość podobne, jak to było w Terze Online, także nie ma systemu targetowania. Ewentualnie możemy aktywować sobie trochę taki system jakby lineage'owy. Aktywujemy sobie strzałeczkę, która nam tutaj pozwoli troszeczkę operować po naszym menu i interfejsie. Ale generalnie walczy się w sposób taki bardzo aktywny, mając celownik. Cóż tam, możemy oddalać obraz, możemy przybliżać obraz. Wręcz do takiego stopnia, że mamy widok, że tak powiem, praktycznie z oczu. Przepraszam, praktycznie z oczu, który jest absolutnie bezsensowny w tym momencie. Dobra, słońce nam wychodzi chyba coraz bardziej, coraz przyjemniej się robi cieplutko milutko. Dobra, słuchajcie, jakieś podstawy. Na pewno już zwróciliście uwagę na ten taki pomocniczy, jakby tutaj po prawej stronie od mojej postaci, taka zmieniająca się tabelka w zasadzie, z różnymi skillami, z różnymi rzeczami. To są nasze podpowiedzi.
Bo jak widzicie, na dole jest pasek skilli, którego możemy manualnie wybrać sobie. Jedyneczka, dwójeczka, czwóreczka, piąteczka i tam postać robi to, cośmy kliknęli. Ale to samo i w odpowiedni sposób możemy zrobić za pomocą na przykład strzałeczek, w sensie WSAD, prawego, lewego klawisza myszy i różnych innych skrótów. Czyli na przykład siódemka, która wygląda w ten sposób, możemy ją zrobić identycznie używając na przykład A i klikając prawego klawisza myszy. To samo tyczy się w drugą stronę. Czyli użyliśmy dwa razy skilla siódemki bez klikania na niego, bez używania siódemki. Tylko użyliśmy lewego i w sensie A i prawego klawisza myszy, albo D i prawego klawisza myszy. Dobra, słuchajcie, i to się tyczy w zasadzie każdego skilla, więc to jest bardzo fajne. Nie musimy klikać skille, jest to bardzo fajne rozwiązanie na tą chwilę, taki szybki dostęp do podstawowych skilli. Zastanawiam się, jak to będzie, jeżeli tych skilli będziemy mieli na przykład 20, co jest normą w MMO, albo 30 nawet w jakiś, nie wiem, World of Warcraft się zdarzało, czy w innych lineage'ach. To prawdopodobnie wtedy zaczniemy już używać paska oddzielnie, ale podejrzewam, że do tych najszybciej potrzebnych skilli będziemy mieli dostęp właśnie taki automatyczny. Dobra, co chciałem wam pokazać? Oczywiście te takie wsparcie po prawej stronie, o którym wspominałem, możemy sobie wyłączyć w ten sposób i już go nie będziemy widzieć. Oprócz tego możemy sobie włączyć chociażby takie, nie za bardzo mam pomysł, jak tego użyć. Pokazuję to, czego aktualnie używamy. To może być dobre do robienia jakichś poradników, załóżmy, że ja wam pokażę, co robię i opowiem o tym, a wy będziecie widzieli, co ja klikałem, żeby to zrobić, więc ewentualnie do tego inaczej tutaj zastosowania specjalnego nie widzę. Oczywiście, jak widzicie, tutaj możemy sobie dowolnie zmieniać sobie interfejsy naszej gry. Możemy sobie wszystko pomniejszyć, zwiększyć, przestawić z miejsca w miejsce, zrobić, żeby było widoczne bądź niewidoczne i tak dalej, i tak dalej. Więc takie dość chyba normalne rzeczy, znane z większości MMO. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, którą musicie znać o tej grze, to jest to, że jest to taki trochę action RPG, czy coś takiego, że walka tu nie wygląda jak w normalnych MMO. Nie ma tu, tak wspomniałem, systemu targetowania i wszystko się dzieje dość szybko i dość efektywnie. To wam właśnie pokażę, jakieś przykładowe combo chociażby. No i sobie już świnka leży, tak? Mamy tutaj, tak jak mówiłem, parę skilli, każdy jest troszeczkę inny i wszystkie wyglądają dość bajerancko. Nie powiedziałbym, jakbym zobaczył, że jakoś walczy, jakoś fajnie, składając kombosy, właśnie kombosy tutaj też można składać z tych skilli, to może to wyglądać na normalną grę single player wręcz. Mamy do wyboru w naszej postaci takie klasyczne jakieś uderzenia tym mieczem. Możemy to oczywiście jakoś tam z naszymi, używając WSAD, jakoś inaczej kierunkować ten skill i nadawać mu jakiś inny ruch. Następny skill również z użycia miecza to jest coś takiego, wykorzystuje to przede wszystkim manę. Jak zauważyliście, mamy ten niebieski pasek, który jest taką maną, i on zużywa to. Dla odmiany normalny skill, którego możemy używać, czyli to, tu manę nam odnawia, jak widzicie. Czyli prawym klawiszem myszy w tym momencie zużywam manę, a lewym mogę sobie ją odnowić. Także tak to wygląda. Oprócz skilli z użyciem naszej broni, możemy używać całkiem nieźle naszych nóg. Tu macie za przykład jakieś tam kopniaki. Oprócz tego nasza postać oczywiście umie zrobić dość ciekawe wejście, takie smoka troszeczkę. Spójrzcie na to. I wchodzimy z buta. Możemy sobie chwycić za beret i ciach. Oprócz tego oczywiście z pół obrotu pach zrobić kombosa. No i świnia nie ma szans. Słuchajcie, wszystko jest, powiedziałbym, trochę skomplikowane. Jak na samym początku musiałem dobrych parę chwil poświęcić, żeby się oswoić z tym całym systemem walki, który jest dość tutaj ciekawie zrobiony, ale żeby się go nauczyć, no to trzeba chwileczkę poświęcić. Także tak to wygląda, takie absolutne początki. Słuchajcie, zmieniła nam się pogoda, niestety chciałem wam pokazać ładny, słoneczny dzień, ale i to mi się nie udało, bo nagle się rozpadało, jak widzicie. O, grzmot był, bardzo fajnie oświetliło nam to całą polanę.
Szkoda, bo bardziej chciałem wam pokazać słoneczny dzień, ale... Ale mi się nie udało i prawie, że znowu jest noc. God damn it. No cóż, trudno, trudno. Słuchajcie, dalej co wam pokażę. Tak wygląda mapa. Bardzo mi się to podoba, że nie jest to taka statyczna mapa, po prostu jakaś tam narysowana, tylko jest to takie, powiedziałbym, po prostu oddalenie naszej, naszej tutaj gry z bardzo takim realnym odzwierciedleniem tego. To jest część, którą ja już zwiedziłem. Możemy sobie w ten sposób to obracać dowolnie. Oprócz tego, jak oddalimy do samego końca, no to widzimy już taki prawie, że widok, kurczę, no może nie planety, tu już przesadzam, ale widzicie, można bardzo tutaj daleko to oddalić. Oprócz tego możemy sobie na mapie wyznaczyć kierunek, w którym chcielibyśmy się udać. I tu na przykład możemy sobie ustawić na cel naszego questa, czyli musimy tam jakieś drzewa bić. Ustawiliśmy sobie w tym momencie tutaj dróżkę. I następnie za pomocą klawisza T sprawiamy, że postać sama dąży do miejsca, które wyznaczyliśmy. Klikając M możemy sobie znowu tutaj oglądać, co się dzieje, sprawdzać, gdzie mamy questy, gdzie się jakieś różne obiekty znajdują i tak dalej, i tak dalej. A nasza postać sobie w tym czasie dalej biegnie. Tak czy siak doszła już do miejsca docelowego, widzicie, nad mobem się pojawia quest objective. Więc sobie pociśniemy takiego tutaj drzewca. Więc wchodzimy oczywiście z buta na dzień dobry, ciach, 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 kombosy, uderzamy pięknie, pyk. O Jezu, one są chyba silne, wiecie? No tak, one mają 13 level, ja mam 12, więc troszeczkę są silniejsze ode mnie. Zazwyczaj moby na moim levelu nie sprawiają mi większych problemów. Tutaj, jak widzicie, nie jest tak prosto, ale to może i dobrze, że walka nie będzie trwała 3 sekundy, tylko troszeczkę więcej. Dobra, gleba. Słuchajcie, ubiliśmy dwa takie mobki i chyba dwa mieliśmy dokładnie pokonać w tym queście. O, chyba nam się przyjaśnia, przestało padać, znowu gdzieś tam słońce wychodzi. Bardzo mi się to podoba, te zmiany pogody, ten tryb dnia, tryb nocy, który trwa stosunkowo długo. Słuchajcie, woda stoi, tak, bo przed chwilą padał deszcz, więc naturalnym jest, że woda stoi. W tej grze jest naprawdę mnóstwo smaczków. Ja jako przeogromny fan MMORPG, który gram w różnego rodzaju RPG od dziecka, zaczynając od jakiejś TB, Mu Online i Cabal, kończąc na, nie wiem, Ionie, World of Warcraft, Lineage'u, czy chociażby Arcade'u, który grałem ostatnio, czy Divilianie. Po prostu wszystkie takie smaczki, takie ciekawostki, na które normalny gracz by prawdopodobnie nie zwrócił uwagi, to ja jako wieloletni fan właśnie gier MMO zwracam uwagę na wszystko, a tu jest takich smaczków, pierdółek, takich ciszących oko naprawdę mnóstwo, do tego stopnia, że aż sobie zacząłem notować, co chciałbym wam powiedzieć. Jest tutaj... Jak mówię, dla was to mogą być takie zwyczajne rzeczy, tak, że nic się w zasadzie nie wydarzyło, tak, bo na przykład, co chcę wam powiedzieć, że postać podczas skoku nie możemy zmienić trajektorii lotu, w zasadzie nie możemy się obrócić, nic nie możemy, jak postać już skoczyła, to ona będzie skakała w tym miejscu, gdzie się wybiła. Logiczne, prawda, logiczne, ale powiem wam, że w 80% MMO, chociażby takie giganty World of Warcraft, jak już wyskoczymy postacią, to absolutnie mamy możliwość zrobienia 4 piruetów jeszcze w powietrzu, mimo że odbiliśmy się zwyczajnie z pewnego miejsca, a w powietrzu możemy się sobie kręcić kółeczka, tak? Czy inne klimaty, jakieś skakanie będąc w wodzie, to też jest World of Warcraft, tak? Płynąc rzeką możemy przy okazji się odbijać od tafli i skakać. Wiele jest bezsensownych takich rzeczy w grach MMO, gdyż... nacisk jest położony na coś troszeczkę innego. Tutaj wszystkie takie niuanse są na porządku dziennym. Jak chociażby kolejna rzecz. Mamy tutaj naszego jakiegoś koleżkę. Przechodząc koło niego... Widzicie, co się stało? Wy możecie nie zwrócić nawet na to uwagi, ale... buchnęliśmy się ramieniem i po prostu nie było takie zwyczajne przeniknięcie się postaci, tylko po prostu... jedna i druga postać tam została tam gdzieś tam uderzona.
I niby nic, ale mnie to bardzo cieszy. Spójrzcie na to. O, jaki lag był. Widzicie? Dostał barkiem, jeszcze się obrócił za nami. Ja wiem, to są bardzo zwyczajne rzeczy, ale mnie to wszystko bardzo cieszy. Cóż tu mam jeszcze? Słuchajcie, jak mamy sprint, tak? Sprintem nie możemy nagle się obrócić i sprintować w drugim kierunku, co w bardzo wielu MMO jest takim na porządku dziennym, tak? Tutaj nie, jeżeli już biegniemy sprintem, to ewentualnie możemy delikatnie skorygować drogę. Nie możemy zrobić zwrotu nagle 180 stopni i biec w drugim kierunku podczas sprintu, tak? Dalej. Bardzo mi się, już wspominałem o mapie, pokazywałem wam, więc może przejdziemy dalej. Domki gildii, słuchajcie, są domki gildii, podejrzewam, że gildie będą mogły mieć również zamek, o te zamki też będą oblężenia, także po prostu klimaty takie trochę jak w Lineage'u. Bardzo mi się to osobiście podoba i bardzo chciałbym coś takiego zobaczyć, mam nadzieję, że będzie mi dane. Słuchajcie, oprócz tego, dobrze byłoby tu się do jakiegoś miasta może udać, słuchajcie, żeby wam pokazać, jak wygląda miasto, więc przejdźmy może tutaj do wioseczki dalej. Niech sobie postać nasza idzie do tej wioski, a ja w tym czasie będę z wami rozmawiał i opowiadał dalej. Słuchajcie, jak widzicie, jest opcja właśnie automatycznego chodzenia, która jest, która bywa dość upierdliwa, gdyż czasem się zablokuje o jakąś ścianę. Zazwyczaj idzie w dobrym kierunku, o wybieranie trasy, że tak powiem, raczej tam nie martwiłbym się, ale właśnie często jest tak, że gdzieś stanie za jakimś kamieniem i nie może się przedostać i wtedy musimy to skorygować, więc nie jest to jeszcze dopracowane w 100%. Jak widzicie, dużo się dzieje. Już nam powstał taki już chyba całkowity, dobra, może jeszcze nie taki całkowity dzień, takie południe, ale jeszcze trochę jest, widzicie, mgła jest gdzieś tam, gdzie grałem niedawno, to było po prostu przepięknie, przejrzyście i w ogóle. Także to jest fajne. Dużo się dzieje, słuchajcie, są jacyś podróżnicy, sobie tutaj chodzi dużo tych postaci. Nie wiem, czy nie aż za dużo, ale fajnie sprawia to takie wrażenie, jakby tutaj to miasto żyło. No i wchodzimy do jakiejś tam pierwszej wioski. Słuchajcie, są delikatne lagi, być może to jest kwestia tego, że to jest beta, że być może dużo osób, że się nie spodziewali takiej ilości osób i tak to może wyglądać, że czasem nam coś zalaguje. Spójrzcie, tu jakieś błotko. Wszystko mi się tu bardzo, bardzo podoba. Nie grałem chyba w tak piękną MMO. Nie wiem, jak bardzo ten filmik to odda, jak duża będzie utrata jakości, ale dla mnie gra chodzi przepięknie i muszę wspomnieć o tym, że jest super zoptymalizowana. Nie mam problemów ani w graniu na ultra ustawieniach, ani nagrywaniu. Nagrywam wam teraz w najlepszych ustawieniach możliwych graficznych. I nie mam żadnych ścinek, gra jest po prostu przepięknie zoptymalizowana. Dla odmiany gram w Deviliana, który jest grą wyglądającą jak Diablo 3, a mimo wszystko gra się przycina momentami, jeżeli się pojawi więcej osób na widoku, tak? Dobrze, słuchajcie, co wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać taki troszeczkę motyw parkouru delikatnego, który w tej grze ma miejsce. Możemy się wspinać na niektóre obiekty. Czy tu wam to pokażę? Tak, mogę wam to pokazać, słuchajcie. Jest to właśnie taki troszeczkę parkour w grze. Fajny bajer, nie znałem się, do czego to się może przydać. Nie wiem jeszcze, byłem w innym miasteczku, gdzie normalne były budynki, gdzie mogłem się wspinać po jakichś murach, chodzić po dachach, tego typu rzeczy. Ciekawy bajer, ale takich bajerów jest tutaj naprawdę mnóstwo, więc ciężko mi tu się jakoś streścić w tym filmiku, żeby wam wszystko opowiedzieć. Cóż tu jeszcze sobie napisałem, słuchajcie. Pływanie, po pływaniu już wspominałem, bardzo fajne jest pływanie. Ogólnie tutaj te wszystkie takie estetyczne efekty, jak już mieliście zresztą okazję zobaczyć, bardzo, bardzo są fajne. Cóż tu jeszcze chciałem dla was powiedzieć? Waga, aha, waga, słuchajcie, napisałem hasło waga. Tutaj już wielu MMO to już od dawna czegoś takiego zazwyczaj nie było, ale tu jest brana pod uwagę waga przedmiotów oraz ich zużywalność. Tutaj przedmioty mogą się zużyć, będziemy musieli je na przykład naprawiać. Mogą przedmioty być za ciężkie, więc oprócz takich po prostu ekwipunku, takich slotów, mamy oczywiście wagę, tutaj widzicie, która podejrzewam, że po dojściu do jakiegoś tam momentu nas spowolni, a po przekroczeniu pewnie nas w ogóle zatrzyma w miejscu. Słuchajcie, cóż tu jeszcze chciałem wam powiedzieć? Przede wszystkim gra ma być free to play, słuchajcie.
Gra ma być free to play, więc bardzo mnie to cieszy. I podobno podobno twórcy gry zobowiązali się, że nie będzie krzywdzący system, w sensie, że nie będzie system pay to win. Gwarantują, kładą nacisk, żeby to było po prostu bardzo przyjazne MMO dla każdego. Niekoniecznie po prostu trzeba będzie za niego płacić. Na pewno będzie wiele udogodnień dla osób płacących, ale że nie będzie to krzywdzące dla osób, które grają free to play. Spójrzcie na te piękne kopniaki. Słuchajcie, za pomocą naszych skilli możemy robić oczywiście kombosy, jak już wcześniej wspominałem. Mi to specjalnie nie wychodzi, nie wiem, może chodzi też o kwestię, że mało mamy jeszcze tych skilli do wyboru. Ale ale to jeszcze muszę nabrać wprawy generalnie. Tutaj jest drzewko skilli, które możemy sobie przeglądać. Skille oczywiście dostajemy wraz z levelem. Pojawiają się punkty, skill pointy, jak widzicie. I następnie z użyciem jakiejś tam ilości skill pointów, jak na przykład ten używa punktów 7. Więc żeby ulepszyć tego skilla, potrzebujemy 7 skill pointów i wtedy będziemy mogli ulepszyć tego skilla. Drzewko, widzicie, tutaj wyboru skilli jest też przeogromne. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało w późniejszej fazie, kiedy tych skilli będzie tak dużo, jak się wtedy będzie grało. Słuchajcie, no chyba troszeczkę wam już pokazałem, jako takie pierwsze koty za płoty z tą grą, to myślę, że może już wystarczy. Wykonaliśmy jedną questa, może wam pokażę jeszcze, jak wygląda na przykład rozmowa z jakimiś NPC-kami. W taki sposób mamy rozmowę. Niestety jest to w zamkniętej becie i jest problem właśnie z dialogami. Nie pojawiały się dialogi, są cutscenki, w których też nie ma dźwięku, w sensie są wszystkie poboczne dźwięki, ale dialogów nie słychać. Nie wiem, czemu tak jest, no jakiś błąd jest aktualnie, no w każdym bądź razie mam nadzieję, że będzie to później jakoś rozwiązane. Oprócz tego jeszcze mogę wam powiedzieć, że jest tutaj na pewno system domków. Każdy będzie mógł mieć swoją chawirę, gildia będzie mogła mieć swój zamek czy jakąś swoją rezydencję. Można być rolnikiem, można być jakimś tam załóżmy kowalem. Można nawet krowy doić, słuchajcie, można nawet krowę wydoić. Także i skupić się na przemyśle mleczarskim. Są oczywiście różnego rodzaju mounty, można podobno założyć hodowlę koni. I wiele, 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 wiele innych rzeczy. Ale słuchajcie, jakbym chciał opowiedzieć o wszystkim, to naprawdę zabrakłoby mi dnia, a wam już by się pewnie chciało tego słuchać. Także jedyne, co mogę zrobić, to zachęcić was, jeżeli gra wyjdzie, to zachęcić was do zagrania, bo gra naprawdę moim zdaniem będzie to potęga wśród MMO, jeżeli dobrze zostanie rozwiązana kwestia PvP. No i cóż, słuchajcie, wydaje mi się, że jak na taki pierwszy odcineczek, to wystarczy już tych tego odcinka. Jeżeli coś mi się ciekawego pojawi jeszcze na horyzoncie, co będę chciał wam pokazać, być może będzie to jakiś dungeon, czy cokolwiek takiego bardziej, takiego mniej podstawowego, że tak to nazwę, to na pewno zobaczycie to w kolejnym odcinku. A tymczasem się z wami zżegnam. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na GameNest. Na razie, hej!